Witam wszystkich tuolo. Dzisiaj materiał będzie o airsofcie, o shot stroku. Powiemy sobie, w jakim celu to się robi, jak to się robi, jakie błędy najczęściej występują przy robieniu tego typu zabiegu w naszej replice. No ja to słuchajcie, robiłem po swojemu wszystko, ponieważ w sieci jest mało tematów związanych z tym polskojęzycznych. Ten temat już były kiedyś wałkowane, teraz się nikt tym nie zajmuje, ponieważ teraz są przyspieszone zębatki, słabsze spężyny, więc nikt tak naprawdę już się nie bawi w to, aby tutaj przyspieszać pracę. Bo short polega na tym, aby przyspieszyć pracę po prostu mechanizmu. No i też w związku z tym jest dosyć kilka ciekawych takich zagadnień, związanych właśnie z, z, tym, z tym tematem. Po co to właśnie się robiło? Pierwsza sprawa była taka, że kiedyś nie było tych części, o których ja wcześniej powiedziałem, i ludzie musieli sobie jakoś radzić z, z osłabianiem replik. Pierwsze, w pierwszej kolejności oczywiście robili to, co robią teraz serwisy. Jeżeli kupujecie nową replikę i chcecie ją downgradeować, wtedy serwis otwiera Gearbox, wyciąga spężynę, ucinają na odpowiednią odległość spężyna jest krótsza, mniej się napina i replika jest słabsza. Tak to w skrócie wygląda. Natomiast szkoda było spężyny. Łatwiej można było... Szkoda było spężyny i też nie było takiego dostępu do mosfetów, które przyspieszały pracę spustu, reakcję na spust. Więc ktoś wpadł na fajny pomysł, że po prostu skróci sobie ilość tych zębów, które tutaj naciągają nad ten tłok. Replika będzie słabsza, czyli będzie do CQBA, a dodatkowo jeszcze będzie szybciej strzelać. No i wszystko fajnie. I tak to wygląda, takie, takie są założenia od stełka tak naprawdę. Jak to się robi? Oczywiście musimy mm, musimy tutaj zniwelować parę zębów na dwóch naszych współpracujących ze sobą elementach, czyli na tłoku, na listwie tłokowej usuwamy zęby i po prostu na zębatce y, y, tłokowej też usuwamy zęby. <laughs> Oczywiście nie mówimy tutaj o zębach, które biorą udział w pierwszej fazie pracy, tylko w tej ostatniej, tak? Czyli o, i w tym momencie już następuje, a jeszcze by nac następowało naciąganie tutaj nam tego tłoka poprzez te us usunięte zęby. Czyli na tłoku od strony głowicy tłoka usuwamy zęby. Ja na początku usunąłem dwa, a stwierdziłem, że to za mało i usunąłem dodatkowe trzy, czyli w sumie pięć. Litwa ma siedem. Pamiętajcie o tym, żeby sobie zostawić co najmniej jeden metalowy ząb na na tej listwie od tłoka. Ponieważ jeżeli tu będzie plastik, zgolicie wszystkie i zaczniecie od plastikowych, ten pierwszy ząb plastikowy, który będzie służył za naciąg tłoka. Za początkowy naciąg tłoka on będzie bardzo szybko niszczony. I na zębatce, tutaj już tłokowi podziękujemy, on sobie wróci na swoje miejsce. I tutaj na tej zębatce tłokowej także usuwamy taką samą ilość zębów. I tak to wygląda. W jaki sposób usuwamy te zęby? Chodzi o to, aby jeżeli mówimy tutaj o replikach cekubowych, aby przyspieszyć pracę, ale także zachować jakąś tam, jakąś tam szczelność tego układu. U mnie szczelność układu zaczyna się w momencie, kiedy tutaj widzicie głowica czerwona tłoka i tutaj ten otwór w tłoku. W tym, w tym momencie zaczyna się spężanie. W tym momencie zaczyna się spężanie dopiero, czyli jak ta uszczelka tutaj. Mija ten otwór, tu od tego momentu zaczyna się po prostu sprężanie. Od wcześniejszego momentu nie, ale o, i tutaj już się zaczyna, więc tak to widzicie. I właśnie tutaj nie ma sensu naciągać te, tego tłoka dalej. Po prostu nie ma sensu. To jest, to jest stracona praca mechanizmu i niepotrzebna praca sprężyny, tak naprawdę, i jej zbijanie. Więc do tego momentu i od tego momentu tutaj następuje praca. I tak naprawdę tego mechanizmu, i na tym, na tym nam zależy, tak naprawdę. Więc, jeżeli już mamy usunięte ustalone, do jakiego momentu będziemy usuwać sobie tutaj tą listwę, teraz musimy zwrócić uwagę na to, że musimy także przyspieszyć, słuchajcie, pracę tutaj tej listwy z dyszą. Czyli listwa dosyłacza po prostu tutaj także bierze dosyć duży udział w tym aby ta praca odbywała się w prawidłowy sposób, bo jeżeli jaka jest rola te, teraz tej listy zasyłacza? Ona tutaj przesuwa nam dyszę do tyłu i do przodu. Przesunięta dysza do tyłu powoduje to, że zostaje nam tutaj zapodana kulka <coughs> dostarczona kulka, przepraszam, do komory hop-up i przesunięta dysza do przodu wpycha nam kulkę pod, pod gumkę pod tą wypustkę, która ją podkręci, i oczywiście zamyka nam tutaj tą, tą przestrzeń. Zazębia się tutaj nam z tą gumką hop-upu, i wtedy dopiero następuje zepchnięcie tłoka i wtłoczenie powietrza. I na tym polega tutaj właśnie nam praca tej listwy. Ona tutaj nam steruje właśnie tym, tym okresem tego, tego ruchu, tego strzału całego. I teraz, tak. Już Wam pokazuje, jaki ja miałem problem. Ja tego nie brałem początkowo pod uwagę, usunąłem tylko zęby i nic więcej mnie nie interesowało. Nie sprawdzałem na czym to polega. Więc po złożeniu repliki i oddaniu tylko strzałów stwierdziłem, że no, kulki lecą, ale na odległość 10 metrów i spadają praktycznie zaraz za lufą. Jaki problem? Właśnie tutaj nie było szczelności. Na początku myślałem, że jest to, no bo ja Januszem w ogóle jestem i myślałem na początku, że jest to problem z długością dyszy. Więc sobie zakupiłem dyszę i kombinowałem z długością dyszy. Dodatkowo jeszcze miałem problem delikatny z podawaniem, stąd właśnie ta, ta moja diagnoza. Ale to nie chodziło o to. Chodzi właśnie o to, aby, aby tutaj także skrócić tą pracę tej, tej listwy, przyspieszyć ją. E, i, I na czym to polega? Już Wam pokazuję. Więc tak, ja tu będę na, naciągał ten zestaw cały. Nie wiem, czy mi się to tak uda zrobić. Pamiętajcie, że tutaj jest cały czas spężyna, która ciągnie tę listwę nam do przodu, więc tutaj napinanie tego. Tej listwy jest naprawdę utrudnione przez tą sprężynę, że wam pokazuję, na czym to polega. Tu jeszcze, słuchajcie, tłok nie został w ogóle ruszony, a listwa już jest cofnięta do tyłu. Więc tak to wygląda w tym momencie. Następuje podanie kulki tutaj do tej komory hop-up i podtrzymanie jej przez, przez kolejną kulkę od spodu, prawda? I teraz dopiero następuje kontakt tutaj zębatek z tłokiem. Kontakt zębatek z tłokiem, czyli dalej lecimy tutaj. Te zębatki, ten tłok jest cofany tutaj przez tą pracę, i tutaj już widzicie, jest następuje zwolnienie do przodu powolne tej naszej listwy. Ona tu jest w połowie. O, i ona tutaj jest w połowie wysunięta. Ona jest tutaj w połowie wysunięta, natomiast. I tutaj następuje strzał. Jednak przez ten, y, przez ten element tutaj, ten opóźniacz ta listwa tutaj, ona nam się do końca nie spuszcza. Nie, nie zazębia nam się, nie jest sunięta do, do, do końca do przodu. I tutaj był taki delikatny tutaj y, 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 brak kontaktu właśnie z tą, z tą gumką hop-upu, więc następował właśnie wyciek tego powietrza na boki, nieszczelność. Czyli Strzał był szybciej niż zamkn zamknął się tutaj nam ten układ. Aby właśnie tutaj to zniwelować, ja sobie tutaj przys przysposobiłem yy, listwę, tą moją wcześniejszą, która właśnie służy mi do, do wszelkiego rodzaju, właśnie takich doświadczeń. Troszkę ją tutaj przemodelowałem. Nie wiem, czy to mi to złapie tutaj ostrość. Troszkę ją tutaj przemodelowałem, skróciłem ją tutaj. Także yy, ta listwa spada jakby szybciej. Dodatkowo pamiętajcie o tym, że jeżeli przyspieszamy cały układ, żeby wyciągnąć tutaj ten opóźniacz. Czyli to musimy usunąć. Teraz przede wszystkim to musimy usunąć. Teraz właśnie powinniśmy mieć prawidłową pracę całego, e, całego mechanizmu. I tutaj właśnie powinno nam wszystko fajnie pracować. Czyli jeszcze raz. Mamy zsuniętą do przodu listwę, następuje jej naciągnięcie, tutaj za pomocą tego krócica, tak jak widzicie, już tutaj jest w tym położeniu. Na końcu listwa cofnięta jest całkowicie, teraz to będzie schodziło na dół. Następuje tutaj załadowanie kulki. Naciąganie tego tłoka. I teraz ten, ta listwa już idzie do, ku przodowi. Ta listwa już idzie ku przodowi. O. I zobaczcie. I ona w tym momencie już jest zamknięta. A tu jeszcze następuje przez tak około półtorej zęba ten cykl jeszcze napinania. Na, na I dopiero teraz, jak już tutaj mamy tą listwę zamkniętą y, następuje strzał i tak to wygląda. Pamiętajcie właśnie o tym aby usunąć ten y, ten opóźniacz żeby usunąć ten opóźniacz jeżeli macie. A jeżeli jego nie macie to tutaj y, radzę wam pod tutaj kawałka tutaj tego na dole aby przyspieszyć po prostu ten, ten moment <laughs> zsunięcia się po prostu tej listwy. Aby przyspieszyć nam tutaj, o, i ona już jest tutaj sunięta, zobaczcie. W tym momencie, jeżeli ja mam tutaj jeszcze te dwa zęby napinają, to tutaj już jest praktycznie, można powiedzieć, ten układ już tutaj jest zamknięty. On tutaj już trzyma. Tutaj już się po prostu zrobiła szczelność i, i ten strzał może nastąpić, szczelny, tak naprawdę, szczelny. O, i tutaj ta listwa sobie stoi, i dopiero w tym momencie. Następuje z powrotem jej naciąganie. Także jak widzicie, Short Stroke można powiedzieć, to jest taki patent dla ubogich, którzy mają słaby silnik, nie chcą mieszać ze spężynami, mają stare zębatki. To wtedy coś takiego można wykonać i to powinno fajnie działać, to powinno fajnie funkcjonować. Szybkostrzelność większa, dłuższa żywotność spężyny, bo jest mniej naciągana. Zwłaszcza jeżeli tutaj mówimy o jakimś prekokingu, który daje nam na przykład właśnie tutaj ten MOSFET Czyli mocniejsza sprężyna nie jest ściągana do samego końca, naciągnięta jest wstępnie i mimo tego, że ona jest naciągnięta wstępnie i tak nie jest naciągnięta w tak krytyczny sposób, który powodowałby jej zbijanie. Więc tutaj jest dosyć fajna sprawa. To tyle o tym materiale. Jeżeli macie jakieś pytania, oczywiście zachęcam do tutaj tej sekcji komentarzy. Oczywiście sprawdzajcie także te opisy moje pod filmami, bo często tam wrzucam coś o czym zapomniałem, oczywiście, witam też nowych subskrybentów, bo cały czas ktoś dochodzi, bardzo mnie to cieszy. Dziękuję Wam za te łapki w górę pod filmami, to też mnie buduje, daje mi dosyć dużo satysfakcji z tego, że ja po prostu, że to do Was dociera, co robię i. No i tyle. Jeszcze raz do zobaczenia. Następny film, oczywiście, będzie niespodzianką, bo jeszcze nie wiem, co będę robił następnego, więc to tyle na chwilę obecną. Trzymajcie się, hej.